A więc tak, witajcie, wszyscy witajcie na naszym zebraniu. Dzisiaj zaczynamy tak dosyć nietypowy odcinek, bo mamy zebranie. Jest ze mną sznurek, jest ze mną ten ksiądz i jest ze mną też pasta sacz. No i jest Kamil Ochel w roli księdza. Zabrałem was tutaj po to. To ja was tutaj zebrałem. Okej, okay, to mów, to ty mów, to ty mów. To ty mów jak zebrałeś. Nie, nie, no trudno. Dobra, słuchajcie, jak się okazało, obok naszej bazy. No to chodźcie, pokażę wam. Widzicie to tam? To jest ziemia. Nie. To jest korona królów. Dobra. Dobra, chłopaki, bo to o to chodzi tam. Chodźmy tam. Dobrze? Chodźmy tam może. Lolo. Dobra, musimy się jakoś tu dostać. Dobra. Jak się przekopuje. Nie mam się kiedy. Dobra, chłopaki, mamy tutaj... O, ej, jest Lolo! Ojej! Dobra, ja się schowałem, schowałem się. Co się... No uciekaj przed Lolo! Chłopaki, to nie był dobry pomysł. Dobra, ja klepię Lolo. Oła, chowaj się w domku. Ze mną do domku. Dobra, skrzynki znalazłem, patrz. Tu. O, to jest czarny diament! No, co? O, mamy żołnierza. Żołnierza? Mamy żołnierza. O! Pomoże nam, ale Lolo ma na nas hunta. Dobra, pasta, jedynym wyjściem jest wyjście górą. Jest problem, bo mamy tu dużo... I Lolo jeszcze. Dobra, chodźmy z tej strony, bo tu Lola nie ma. Szybko. Zaszywajcie się w domkach. Żeby zabić Lolo, musimy się ten... chować w tych właśnie budynkach, bo inaczej chyba nie damy rady. Ej, może zabijmy najpierw Maćków? Najpierw to ja bym chciał się pozbyć głównego macho, łucznika. Łucznik jest OP. On nawala z łucznikiem. To nie jest jeden łucznik. Tu jest 500 łuczników. No to ich zabij wszystkich. Trzeba zrobić tarczę na pewno, mi się wydaje. No. Tarczę będzie tutaj najbardziej worth. Ty wiecie, że się da Lolo zabić tak po prostu chyba z budynku, czy nie? Chłopaki, umrę. Lolo, nie Lolo. Chodź, Turek. Walone w nich, chodź. Zabijmy tego Lolo wreszcie. Lolo się uwziął na mnie. Ej, weźcie go. Lolo mnie grzmoci. Co robi? Lolo cię grzmoci, no. Pomóż mi. Czemu on jest taki szybki? No bo to jest Lolo. To jest samiec alfa. Bijemy Lolo. Musimy w niego nawalać jednocześnie, bo on nie wie wtedy kogo walić. Dobra, mamy! Go nabombiłem. Mamy to. Coś drobnął. Oddech, Lolo! Zauważyłem, że w każdym domku coś jest, więc patrzcie na skrzynki pod łóżkiem. O, na przykład ja mam siodło tutaj. Chłopaki, mam mydło! Ale muszę to sprawdzić. Oddech, Lolo. Tak, mogę na tobie? Dobra, no walisz. Dobra, patrz, uwaga. I co się dzieje? Jak działa oddech Lolo, ty mi powiedz? Jak się czujesz, pasta? Umieram. Dobra, chłopaki, no to już tyle w sumie. Możemy zakończyć ten odcinek. To by było na tyle z twojego kontentu. To by było na tyle z naszego tego. No to była wioska... No, nie. Lolo i ekipy. Nie, chłopaki, chodźcie. Co? To coś jest, chodźcie, co? Chłopaki. Gdzie? Tutaj. O! Totalnie nie śmierdzi ustawką. Dobra, chodźcie. Patrzcie, co tam jest. Chłopaki. Ukryta baza jakaś chyba. Chodzimy. No! Klepa! Dobra, wy się bijcie, mała. Górnicy, oni protestują, wiem. Nie no, chodź do nas, pomóż nam. Pomóż nam, bo jest klepa. Otwieraj drzwi, wchodzimy. Chłopaki, tu wchodzimy może. Kolejni tu są, patrz. Dawaj, klepmy ich. Dobra, to był zły pomysł. Prudentius Ford! Ja, gdzie ty jesteś? A, bo ty patrzysz tu. O, Sapphire. O, diamenty! 4. Iron. Ej, chłopaki. Sznurek, wino dla ciebie. Dawaj wino. A tu co jest w ogóle? W sensie tu jest jakiś opuszczony pokój. Nie, było, tu było TNT. Obieg 2-1-5. Bigo! Obieg 2-1-1-5. Chodź tutaj, Kamil, bo tu jest kurde zadyma potężna. Ile tu rzeczy? Cloud Bootsy tu są na przykład. Bulb. Ej, czytajcie te odpisy w ogóle. Bulb. To fabułkę robimy. Fabułka. Patrz. Odsuńcie się. Nagrywaj. No, nagrywam. Dobry, kolenda. Cześć Boże. Jezus Maria, bezbożnicy! Obiją mnie! Co pilicie? Ej, Shroks tu jest! Ej, jest problem, mamy Shroksa. Ingreżowicz, Jezu, bezbożnik! Idę się bombić! Chłopaki, to są potki na niewidzialność, chodźcie, to są potki na niewidzialność. Ale czekaj, najpierw bijmy tego, kordeł nawet tu jest. Ej, co jest Shroks? Co to jest? Admin, daj, nie pada, nie? Shroks! To jest walony Shroks! O, ale on miał jęk. Zobacz, jaki miecz dropnął w ogóle. Feather Falling 4. Feather Falling na mieczu, pokczam. Co to jest za kuchnia? Dobra, przeszukujcie kuchnię. Ej, chłopaki, to wygląda jak kuchnia. Ej, mocno chłopaki, zawsze czeka.
Patrzcie na to. Ej, ale tu dużo jedzenia. O, mikstura krzywdy. To dla ciebie chyba. Au, walnęło mnie. Odpalmy może coś w telewizji. Co myślicie? To co, Netflix and chill? No, czekajcie. Nie, słabe. Może Netflix działa w Minecrafcie. Czekaj, bo to słabe jakieś. O! O! No! Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci. Siadaj obok nas, siadaj obok nas. A nie ma na ciebie miejsca, starczu, siadaj na podłogę. Dobra, zostawmy Baby Yodę i chodźmy dalej, ale tak na spokojnie. Nie, wiecie, nie raszujmy we wszystkie strony, tylko po prostu wszyscy. Panie księdzu, ale czekaj, nie otwieraj. Jezu, techniki informatyczne. Jezu, koszmary. Dobra, klepiemy techniką. Tylko i fury tu nawet jest. Tu nawet jest fury. O, zobaczcie, jakie obrazy w ogóle. Sama prawda. Patrzcie, kto stoi pod... Bobby? Fajną masz czapkę, pasta. Dzięki, Curse of Binding, nie mogę zdjąć. Otwieraj drzwi. Co jest, ale groźny. Dawaj śmiecie. Co to jest? Klepcie go. Pali się! Ludzie są trzymani... Żydę kuku, czekaj. Gdy zobaczyłem obiekt 122, myślałem, że nastąpi powtórka z rozrywki. Całe szczęście. Na całe szczęście. Jezu, kto to pisał? Ej, tu jest 22 w ogóle. Obiekt 23 nas nastraszył. Cały zespół oprócz mnie chciał go zabić, żeby pozbyć się problemu raz na zawsze. Prawie wywalili mnie z pracy, gdy dowiedzieli się, że bronię tego potwora. Nikt jeszcze nie zauważył, co znajduje się pod podłogą mojego laboratorium. Wow, widzowie! Skaczmy! O! Obiekt numero 23! Aha, tu jest woda. A! Co to jest? Obiekt 23! A! Dobra, klepmy go, klepmy go, klepmy go. Dobrze! Ogólnie to załatwiliśmy już naukowca. A możemy ich wypuścić? Jego potworka? Znaczy, nie wiem, oni i tak pewnie nie wyjdą, bo są niedorobieni. Ja rozumiem, obrażasz ich. No zobacz, co taki ładny. Ja chcę mu dać nowe życie. Nie! A ty masz dalej maskę orka na sobie. Tak, i nie mogę jej zdjąć, fajne, co nie? Sztunek się z nimi dogada, nie otwieraj od razu. Jakie protesty, jakie warunki pracy, czekaj. Szybciory! Ryzykujecie życiem? Pff. Czekaj, trzeba ich dobić. Diamenty, Wersow ma cięższą pracę od was. Ślepa! A co jest na dole? Pasta, nie ma za co. Czemu mam całe eku w piwie? O, górnik! Który się chce bić? Ja ziółko spaliłem właśnie. Tu jest jakiś ten, czekaj, tu jest skrzynka. Łajcior! Tym razem bez pamiętnika, no kurde. Chłopi, chłopaki, ja tu jest zejście na dół, to jest więcej lamusów. Jakie? A, faktycznie. To chodźcie. Zapraszam, siema, bombimy się. Benz. Zapraszam na dół. Dobra, lecimy na dół. Straszny górnik. Straszny górnik. Karta sznurka? Tak. Dobra, chodźcie na starszego górnika. Dobra, klepiemy starszego górnika. Gdzie jest? Jak się go nabombić? Ze starym chłopie ostatecznie. Chodź i bombić. Sobie... Ty go klepiesz w ogóle. Za te wszystkie lata. Pa. Chodźcie, chłopaki, patrzcie. Poka. Widzicie to? Widzicie? Patrzcie. Benz i sztuka. Wow. Dobra, a więc mam nadzieję, że ten odcinek z tego dungeona wam się podobał. Czterek teraz klepie bardzo, bardzo mocno. Żegnam was bardzo serdecznie. Żegnam was, sznurek. No. Okej. Okay. Pasta was żegna, bo ja za nie mówiłem, a sznurek lubi inne rzeczy robić w tej chwili, a kamel to nie wiem. Żegnam was bardzo serdecznie i... Siemaneczko!